Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i najwyższemu dowódcy oraz wodzowi Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny. A tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbył się spektakl Bezimienni w wykonaniu koła teatralnego Improwizacja, działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku. Było to przepiękne, pełne wzruszeń i dumy widowisko dzięki wspaniałym aktorom przygotowanym przez dr Małgorzatę Hołdę-Kuchnik oraz Annę Gaj. Dlaczego nas dręczycie? Dlaczego nas męczycie? Chcecie nas zabić? Zabijcie! Po co ta cała reszta? Po co ta propaganda? Po co te tortury? Naszym zadaniem jest nie tylko unicestwić was fizycznie. My to zrobimy. Z tym nie ma problemu. Naszym zadaniem jest również was ohydzić społeczeństwu. Tematyka dosyć trudna, odnosząca się do sytuacji w stalinowskiej Polsce po 1945 roku. Akcja osadzona jest w mokotowskim więzieniu przy Rakowieckiej. Więzienie to powstało 119 lat temu, ale taką największą sławę negatywną zyskało właśnie po 1945 roku, kiedy władza ludowa, ubecy aresztowali nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale również działaczy polskiego podziemia. Próby do spektaklu były bardzo intensywne. Oprócz przygotowań aktorów do typowej gry na scenie, przygotowywaliśmy różne tutaj sceny też filmowe, które były kręcone w różnych miejscach. Zostaw ją! Chcę żyć jak szczur w piwnicy, niech zginie. Ci bezimienni bohaterowie, często bezimienni, bo nie wszyscy byli bezimienni, to w pełnym tego słowa znaczeniu byli ludźmi dozgodnie oddanymi Rzeczypospolitej i narodowi polskiemu. Wstępując do Armii Krajowej składali przysięgę, którą dzisiaj bardzo ładnie młodzież przypomniała. I do końca byli wierni słowom tej przysięgi, oddając życie za ojczyznę, za prezydenta, za naród. Gra aktorska była niesamowita i reżyseria. To było coś niesamowitego. To było tak pięknie połączone. Współczesne czasy i tło tych więzień, to robiło wrażenie. W tym dniu odbył się również kiermasz ozdób świątecznych oraz ciast przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Gromnik, Klub Seniora 50+ z Gromnika oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, za co serdecznie dziękujemy.